niepożądana i że w związku z tym zawsze będą istnieli ludzie, którzy mają różne poglądy i wyrażają je również, mają wolność wyrażania tych poglądów i bardzo dobrze. I ogólnie to, że pewne tezy są poddawane krytyce, nawet niesłusznej, to też może mieć pozytywny aspekt. Natomiast pytanie jest inne, bo mamy tych ludzi, którzy po prostu naczytali się takich książek jak te, którzy nie są naukowcami i po prostu odrzucają ewolucję nie na zasadzie świadomego wyboru często, tylko na zasadzie, że tak zostali nauczeni. I tak jak tutaj już Bartek wcześniej powiedział, generalnie tacy ludzie prawdopodobnie nie są dużym zagrożeniem, o ile nie są u władzy, aczkolwiek zauważmy, że tacy ludzie wybierają władzę. Natomiast pytanie jest o autorów takich książek. Pytanie jest o tych ludzi, którzy są naukowcami, a celowo działają w sposób antynaukowy. Bo przecież niektóre z tych pozycji są naprawdę napisane bardzo, bardzo naukowo i trzeba być specjalistą w tej dziedzinie, żeby być w stanie obalić argumenty, żeby być w stanie wskazać błędy. Więc ktoś zadał sobie bardzo dużo trudu, żeby tak skonstruować swoją książkę, żeby udowodnić w sposób pseudonaukowy fałszywą teorię. I teraz pytanie, czemu to służy? Dlaczego to jest jednak tak powszechne? Bo jest powszechne. I jakie są związane z tym zagrożenia? Tutaj Bartek wspomniał, że może to prowadzić do teokracji. Ja bym chciała jeszcze usłyszeć naszych dwóch pozostałych panelistów, zanim oddam wam z powrotem głos. Także jeśli to mógłbyś się ty odnieść do tego pytania. Tak, jeśli idzie o to kłamstwo, to pan zastosował tutaj definicję chyba świętego Augustyna, kłamstwa tego świadomego wprowadzenia w błąd. Ja myślę, że parę jeszcze było innych podejść do kłamstwa i nie trzeba świadomie wprowadzać, nie musi być świadomego zamiaru wprowadzenia w błąd tego augustynowskiego, żeby kogoś okłamywać. Ktoś może zostać okłamany pomimo tego, że ja świadomie nie starałem się go okłamać. I w przypadku tego typu publikacji, jeżeli nawet ci autorzy wierzą w to, co piszą, to mimo wszystko okłamują innych. Mamy do czynienia z kłamstwem naukowym de facto. Więc będę bronił tego stwierdzenia, że jest to jednak kłamstwo. Tu padło to dodatkowe pytanie, czy to myślenie nienaukowe jest groźne, czy nie. Oczywiście my nie zadekretujemy w demokracji, że wszyscy macie myśleć tak, czy inaczej. Natomiast, proszę Państwa, to wszystko zaczyna się gdzieś w szkole. Ministerstwo tworzy jakieś tam programy. Tutaj mówimy, że ministerstwo wspiera publikacje tego typu rzeczy. Niedawno ministerstwo wspierało publikację tak zwanej neurodydaktyki dla nauczycieli, rozpowszechnianej dla nauczycieli w całym kraju. W zeszłym roku była taka dość głośna sytuacja. Publikacja, która zawiera absolutnie podstawowe błędy w interpretacji prawidłowości funkcjonowania układu nerwowego. Ale ponieważ napisała to doradczyni pani minister, więc jest to publikacja, która jest powszechnie wręczana nauczycielom. Nauczyciele nie mają wiedzy, nawet nauczyciele biologii, myślę, nie mają wiedzy na tyle wystarczającej, żeby stwierdzić, że to jest błędne. W związku z tym zaczynają na podstawie tych błędnie napisanych podręczników błędnie uczyć nasze dzieci. W związku z tym tworzymy społeczeństwo, które jest nie antynaukowe, ale jest podstawy tej edukacji są nienaukowe, są błędne. I to jest bardzo groźne moim zdaniem. I te procesy właśnie edukacji, promocji zdrowia czy zachowań prozdrowotnych, to społeczeństwo będzie się wypowiadało w kwestii budowy elektrowni atomowych, w kwestii GMO i różnych innych, co do których nie ma wystarczającej wiedzy. W związku z tym dla mnie bezwzględnie wszelkie antynaukowe, nienaukowe, pseudonaukowe myślenie, popularyzowanie tego myślenia jest bardzo groźne dla nas wszystkich. Jacku? Znaczy, dlaczego autorzy takich książek nie piszą i dlaczego czasem są naukowcami? Bo to nie są wszystko naukowcy, autorzy tutaj tych książek.
Przede wszystkim jest coś takiego, że pewne obrazy z dzieciństwa, pewne mocno wpojone przekonania u osób o określonym charakterze, no stają się często ważniejsze od jakby zawodowej drogi na osoby, to w takiej płaszczyźnie prywatnej. I wielu wybitnych naukowców, czasem zupełnie rzetelnych, ma jakby takie rozdwojenie jaźni. Znaczy nie kreacjonistów, rzetelnych naukowców, że z jednej strony są wybitnymi naukowcami, a z drugiej strony prywatnie wierzą w rzeczy dosyć infantylne. I no, taka jest nasza natura. Wielu ludzi niestety. Z drugiej strony, obok takiej płaszczyzny prywatnej, jest też taka płaszczyzna bardziej społeczna. I w tym momencie nie mówimy już o jakichś obrazach dzieciństwa, z którymi jesteśmy mocno emocjonalnie związani. Nasza ukochana babcia nas czegoś uczyła, w to wierzymy, że chociaż już umarła, to, nie chcielibyśmy jej zranić, nie jej zdradzić. Jej. Czasem to są takie bardzo pokrętne drogi, naprawdę jakieś zakonserwowane w nas dziecko. Ale z drugiej strony no są potężne ideologie, tak, którym też ludzie służą. No, przykładem są chociażby terroryści, którzy nauczyli się latać samolotem, osiągnęli duży sukces zawodowy i wbili się samolotem w World Trade Center. Tak? Czyli jakby też jakaś niespójność. Z jednej strony życiowy sukces, z drugiej strony ideologia, która osobę mającą tak duże umiejętności i w sumie pewien życiowy sukces naraża na samobójstwo i to w taki dosyć niemiły dla innych sposób. Więc takie wielkie ideologie sprawiają, myślę, że czasem ktoś, kto ma duże obeznanie w metodologii naukowej, kto wie, co to są źródła, wie, jak je zniekształcać i tak dalej, sięga po ten swój warsztat, żeby celowo właśnie robić takie antynaukowe książki. Jest terrorystą naukowym. Tak, jest terrorystą naukowym. Właśnie wbija się swoim samolotem w World Trade Center. Oczywiście są ludzie, którzy wierzą w to, którzy właśnie są jakby takim pokłosiem czyjejś innej roboty ideologicznej. Natomiast no, Julian tutaj mówił o tym, że to jest przede wszystkim ignorancja. Na pewno w tym jest dużo ignorancji i większość, znaczy może nie większość, część z tych ludzi jest rzeczywiście niewinna, w sensie takim, no po prostu ma swoje poglądy nieprzemyślane. Ale wydaje mi się jednak, że tak jak mówiłem na moim wykładzie, teoria ewolucji jest na tyle emocjonująca i na tyle sprzeczna wobec wielu religii, że za jej odrzucaniem często jednak idzie zła wola i to nawet u prostych ludzi. No bo na przykład ktoś ma jakieś bzdurne pomysły na fizykę kwantową, czy w ogóle na fizykę. Uważa, że świat jest złożony, nie wiem, z masła czekoladowego albo z gumy do rzucia. No to jak ktoś mu powie, że nie, no to w pewnym momencie taka osoba, jeśli jest już zupełnie szalona, jeśli chodzi o upartość swojej natury, no stwierdzi, okej, dobrze, to jest złożone z atomów. Okej, w porządku. Natomiast tutaj, jak powiemy nawet takiemu domorosłemu, prostemu kreacjoniście, że słuchaj, tak to nie jest, naprawdę ewolucja miała miejsce, to najczęściej spotkamy się jednak z silnym oporem. Czyli to nie jest typowa ignorancja, ale też opieranie się przy pewnej ideologii. Opieranie się ludzi wykształconych, inteligentnych i opieranie się ludzi prostych, którzy też mają interes, żeby tej ideologii kłamliwie bronić. Każdą z tych wypowiedzi się pod względem motywacji całkowicie zgodzę, bo to też nie jest jednolita, uważam, motywacyjnie grupa, tylko tutaj zabrakło na razie jednego czynnika dla mnie dosyć istotnego. Polska akurat, czy nawet Europa, to jest stosunkowo pod tym względem mały rynek. U nas dominuje katolicyzm i nie jesteśmy nastawieni na tak głębokie konsumowanie na przykład wiary, kwestii religijnych. U nas dominuje ten katolicyzm, który ma 98% Polaków, to są katolicy, tak? Do kościołów wchodzi 40 parę procent z nich, a tak naprawdę większość to są bardziej tacy kulturowi troszeczkę. No, chodzą, bo wypada, powtarzają czynności, ale nie ma kontemplacji nad tym. Tak, takie przynajmniej odnoszę wrażenie i tak potwierdzają to też badania samego przez Kościół prowadzone. No to nie jest tak. W związku z tym konflikt między wiarą a jakąś teorią naukową nie jest tutaj bardzo atrakcyjnym marketingowo w tym momencie dla szerokiego grona odbiorców. Dlatego nie ma go u nas w popkulturze aż tak mocno. Natomiast w Stanach jest. Ja kiedyś przyjrzałem ponieważ większość organizacji kreacjonistycznych działających w Stanach to są organizacje tak zwane non-profit, które publikują co roku swoje sprawozdania finansowe. Ja wybrałem sobie te kilka największych i zacząłem śledzić, ile tam się pieniędzy przez to przewija.
rocznie. Porównałem to z ciekawości z budżetami takich towarzystw, jak na przykład Society for the Study of Evolution, czyli takie bardzo znane towarzystwo badań nad biologią ewolucyjną, wydające magazyn Evolution, wysoko notowany w rankingu czasopism naukowych, czy Association for Advanced Science, to jest to, które wydaje magazyn Science, prawda, jeden z tych dwóch najbardziej prestiżowych naukowych periodyków. I największe organizacje kreacjonistyczne, takie jak Answers in Genesis, czy Ministry Creationism, czy jakieś tego typu organizacje, rocznie przez to przebija się po kilkadziesiąt milionów dolarów. To są duże pieniądze, którymi zarządza stosunkowo niewielka grupa ludzi tak naprawdę, bo autorami tych książek, jak się popatrzy tych najważniejszych, tam się pojawia kilkanaście nazwisk w kółko. To przez nich te pieniądze bardzo często płyną. Tam się pojawia to muzeum. Wiem, gdzie jest ten spis. Muzeum kreacjonistyczne, prawda, to jedno. Poza książkami są wydawane filmy, DVD, różnego rodzaju magazyny kolorowe, prawda, mniejsze, większe, mnóstwo gadżetów. To jest duży rynek, na którym można zarobić całkiem niezłe pieniądze. I dlatego myślę, że poza osobami, które są faktycznie motywowane stricte ideologicznie, jest kilku... W porównaniu do tego towarzystwa badającego ewolucję, te fundusze? Te najmocniejsze naukowe dochodziły do 1 802 000 rocznie. To jest to, z czego jeszcze są finansowane, próbują finansować badania, fundować jakieś granty. A jak słyszę, że na przykład argumenty, że och, nie prowadzimy my, kreacjoniści, aż tak poważnych badań naukowych, bo nie mamy pieniędzy. I patrzę na towarzystwo, nie z czuba wcale tej stawki, które ma rocznie 48 milionów dolarów w garści, prawda, i tym zarządza. Rząd wielkości więcej, tak? Tak wychodzi. Tak wychodzi. No, to tak to jest, to są uderzające różnice. I no niestety jest to też, jestem przekonany, jeden z bardzo ważnych czynników. Julianie, proszę. Właśnie zastanawiam się, do czego się odnieść. Bardzo dużo ważnych punktów było. O dziwo, żadnego nie będę kontestował. Bardziej zastanawia mnie jedno, bo wydaje mi się, że szukamy, możliwe, że szukamy jakiegoś źródła, które mogłoby stanowić o, czy będzie się rozwijać, czy też zwiększać, czy zmniejszać to zagrożenie, które mamy. Bo akurat faktycznie, no, jeżeli mówimy o ideologicznym zagrożeniu, w cudzysłowie ideologicznym, szczególnie antynaukowym, jak najbardziej ono istnieje. No wiadomo, całe życie jest tak naprawdę walką ideologii. Mówienie nam ideologia, która prawda jest samo w sobie ideologiczne, ale to jest warunek dygresji. Wydaje mi się, że kreacjonizm nie tylko tam, gdzie jesteśmy bardziej religijni jako tacy, ale im bardziej, jako społeczeństwo, ale im bliżej religii do rządu, decydentów, czyli jak to widać właśnie w Stanach Zjednoczonych, które może i mamy rozdział kościoła państwa, ale jest najbardziej religijnym państwem i nie wybierze ateisty nigdy. Tam jest łatwiej, oni, jak są co roku są publikowane, kogo nie wybierzecie na prezydenta, no to ateiści są od zawsze. Od kiedy zaczęto to publikować, są na samym dole klasyfikacji. Muzułmanie nawet po 11 września byli wyżej muzułmanin prezydent niż ateista prezydent. Więc ten Bóg jest na tyle ważny, więc im bardziej sekularyzowane społeczeństwo albo sekularyzowany sposób zarządzania, tym mniejsze ryzyko wpływu jakiejkolwiek ideologii tego typu na tej zasadzie. W momencie, kiedy odcinamy dostęp czy też wpływ ideologii jakiejkolwiek religijnej na decydentów rządowych, w tym momencie usycha właśnie to źródełko, które finansuje część tych rzeczy, właśnie to wspiera i tak dalej. A wtedy, no jeżeli te 60 milionów dolarów dalej będzie się przelewać, to wydaje mi się, że wpływ nagle staje się dużo, dużo bardziej, powiedziałbym, prześmiewczy, tak jak na przykład, no bądź co bądź jedno z kilkudziesięciu w Stanach Zjednoczonych muzeów kreacjonistycznych, bo my poznaliśmy to jedno, które powstało, bo o nim się zrobił szum, okazało się, że w Europie jest bodajże 10. I Arkę budują. I Arkę, właśnie, i przez tą Arkę między innymi zbankrutowali. Więc ono zbankrutowało i ono zbiera pieniądze dalej, swoją drogą liczy na to, że organizacja go zbierze, ale muzeum nie zwraca się kompletnie. Więc w momencie, w którym to jest sam profit i nie ma tego elementu politycznego tam, i nie ma tego elementu, musimy walczyć o swoją tożsamość, budując tożsamość na religii, to w tym momencie zagrożenie staje się znacznie słabsze. Czyli ten wpływ ideologiczny na antynaukowość i tak dalej staje się mniejszy,
gdy odrywamy ten element polityczny, kiedy odrywamy ten element kształtujący naszą tożsamość, czyli nie dajemy ludziom, społeczeństwu, tożsamości budować głównie na naszym elemencie religijnym. Patrzymy Szwecja, Finlandia i tak dalej, gdzie tego problemu aż tak nie ma.